kufel piwa w burzy, w żyłach naszą krew. Ktoś dziś nie pije, ten popełnia straszny grzech. Tego w życiu spotka pech. Glory, glory, aleluja. Piwko w kuflach niech się buja. Glory, glory, aleluja. Słody nektar w gardło leje. Przejdź na Boże, zaśpiewajmy wraz. Synowi z podziemnych czarnych światów, każdy chętnie poda swą dłoń. Bądź synowi z podziemnych czarnych światów, każdy chętnie poda swą dłoń. Niech żyje nam górniczy stan. Ciszy pamięć tragicznie zmarłego założyciela i pierwszego przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 Daniela Tomasza Podrzyckiego oraz wszystkich naszych braci górników, którzy swoje życie oddali na posterunku pracy. Dziękuję, można usiąść. Serdecznie witam wszystkich gwarków na karczmie pitnej Anno Domini 2014, zorganizowaną przez trzy oddziałowe komisje zakładowe kopalni Pokój, kopalni Bielszowice i kopalni Halemba-Wile. Witam bardzo serdecznie gwarków, członków Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 z tych trzech kopalń. Bardzo serdecznie w imieniu organizatorów witam. Zaproszonych przedstawicieli naszych kolegów z komisji zakładowych, z trzech spółek, ze wszystkich zakładów. Bardzo serdecznie Was, koledzy, witamy. Jest mi niezmiernie miło powitać na naszej karczmie, jak co roku, przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, pana Bogusława Zielka. Bardzo serdecznie witamy. Witam bardzo serdecznie redaktora naczelnego naszego kuriera związkowego Patryka Kosyra. Bawić się chcemy, to zapraszam do nas głównowodzącego teraz i cały nasz procedurze Lisa Majora. Szanowni gwarkowie, bracia piwni, witam wszystkich tradycyjnym górniczym pozdrowieniem. Szczęść Boże! Przypominam, że karczma piwna to wesoła, lecz zdyscyplinowana forma zabawy, przeplatana pieśnią i połączona ze zdrową rywalizacją pomiędzy dwoma tablicami. Na tablicę, bądź też ławy, patrzymy zawsze od strony prezydium. Witam zatem serdecznie na dzisiejszej karczmie tablicę lewą. Oraz witam serdecznie tablicę prawą. Aby w czasie naszego spotkania ład i porządek panował, prawa przed wiekami ustanowione, wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomo się czyni. Karczmą piwną rządzi wysoko, a w sprawach piw zawsze nieomylne prezydium,
ze swoim zawsze nieomylnym prezesem na czele. Biada temu, kto mu się sprzeciwi. Na przykład wychodząc do odlewni bez pozwolenia. Mili kompani piwni, do wysokiego, a w sprawach piwnych, zawsze nieomylnego prezydium, można się zwracać jedynie poprzez zarządzającego daną tablicą kontrapunkta słowami rogowocem promę. Co oznacza proszę o głos na mnie. Wysokie prezydium, postanowieniem habeas, czyli masz, zezwalam, lub non habeas, nie zezwalam, dopuszcza do głosu lub nie. Określenie prezesa non habeas et sedeas et magnas dupas jest ostrzejszą i bardziej rygorystyczną formą zakazu zabierania głosu. Jako listmaj, z okazji dzisiejszej karczmy oraz zbliżającej się Magburki, życzę wam dużo szczęścia górniczego, czyli tyle wyjazdów, ile zjazdów. A już za chwilę na karczmie pojawi się ktoś, na kogo wszyscy czekamy. Ktoś, kto jest najważniejszą osobą karczmy piwa. Prezesa dzisiejszej karczmy piwnej powołuje pana Romana Kurosza, niestrudzonego piwosza. Karczmy. I myślę, że powitamy się tak, jak górnicy się witali. Ja raz, a wy trzy razy za mną. Szanowni gwarkowie, szczęść Boże! Szczęść Boże! Szczęść Boże! Szczęść Boże! Witam was serdecznie, składając najserdeczniejsze życzenia, bo górnik w Polsce ma dwa święta. Barburka i karczma. Dzisiaj jest nasze pierwsze święto. Witając was bardzo serdecznie, ogłaszam szumi wobec wszystkim razem i każdemu z osobna, iż urząd prezesa wysokiego dzisiejszy karczmy przyjmuje z godnością, honorem i na razie czyźmy. Szanowni gwarkowie, mam nadzieję, odwróćcie się jeszcze bardziej gębulką do mnie, żeby ja widział wasze gębulki, wy moje. I od odpowiedzi na pierwsze pytanie by dowiedział, do jakiego stopnia macie ochotę się dzisiaj zabawić i troski dnia codziennego zostawić za drzwiami tej pięknie udekorowanej sali. Szanowni gwarkowie, czy wszyscy mają zdrową prawą rękę? Bardzo ładnie, podnieście ją do góry. Teraz połóżcie na serduszko swoje, co ty tego kamrata już ma coś. I tak trzymając rączkę na serduszku, powtarzajcie za prezesem słowa roty przysięgi dzisiejszej uroczystości. Ja też się wierzę. Najlepszy związek w Polsce. Anno Domini 2014. Uroczyście przysięgą. Wypełnić polecenia i podporządkować się dyktatorskiej woli wysokiego, a w sprawach innych zawsze nieomylnego prezydium i jego prezesa. To jest pieśniczki, by na głośno śpiewać. Wyda się bawić, wesoło, na luzie, z humorem i jajami, w konkursach i zabawach, by brać czynny udział i bardzo, ale to bardzo, by chcieć wygrać, żeby zdobyć punkt do swojej ławy i przynieść coś stare do domu. Przysięgą. Nie obrażać się nigdy.
groźnych, dosadnych, prawdziwych czy zmyślonych oraz autorom i wykonawcom tychże koło dupy wstrętów nie czynić. Gwarkowie, bardzo ładnie, teraz mam prośbę, żebyście użyli tego znanego w całym kraju tembru głosu górnika polskiego i dajcie czary. Przysięgamy, że wypijemy Inotyna, wiele wytrzymają nasze łby. Smaku.
wyśmienity. Bardzo dziękuję, Gwarku, przewodniczący. Gwarek, myślę, że poczeka jeszcze, aż my będziemy pili, żeby smaku nie narobić. Zatrzymujemy się, uwaga, powtarzacie za mną, przypominam tym, co pamiętają z poprzednich lat. Piwo! 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 Piwo!
prasowym, łaźniami wymienionymi po naszej koszulce, drewno do mowy nie bardzo, także zapraszam się tu panie. Bez słów, ale jeszcze nie będziemy stracić. Zapraszamy tu. Padam pokotem, bo dzisiaj wyda pierdolnięty młot.
Szczygła, Micało Oliwa, przed gębą widza, Jenopiana Spiwa. Nigdy już nie wyda, karczmy olewać i obiecuję bardzo głośno śpiewać. Szanowni Gwarkowie, nadaję tym dwóm Gwarkom tytuł Młota Karczmnego i przypominam, że nie obrażam tych Gwarków, bo słowo Młot, przypomnę tym, którzy zapomnieli, oznacza milczący łowiek olewający towarzystwo. A teraz wstańcie, podejdźcie do prezydium, postawcie sobie kufelki na scenie i bardzo proszę, abyście teraz przywitali się z waszymi kuzynami. Na środku, żeby was wszyscy widzieli. Przywitajcie się z kuzynami. Teraz żeś go pierdolnął w ucho, wiek pan udej mówi. O tak. A teraz kuzyna na ramię i na maja komenda. Będziecie zapierdalać dookoła własnej tablicy, a w tym czasie cała karczma będzie śpiewała hej ho, hej ho. Do pracy by się szło, pieniędzy brak, a z niego brak. Ja hej ho, hej ho. Ty możesz do nas wrócić. Ja widzę, że w tablicy lewej się urodził nowy Pstrowski. Zapierdala, no coś tam zwolnił, coś tam zwolnił. Gwarku, jak ci na imię? Podejdźcie do mikrofonu. Krzysiu. Jak? Krzysiu. Krzysiu, tak? Krzysiu, tyś dzisiaj jest po nocce? Nie, na urlopie. Na urlopie, aha. Dlatego, żeś zapomniał piżamy sebryzja, to za ta piżama musisz mieć jakoś kara, nie? W związku z tym weź się kuzyna, zaproś ładnie do walca. No zaproś do walca. Stop! Co ty masz mała kurwa? No właśnie, kuzyn musi być goba w górze, ale ładnie do walca. Najpierw się ukłon. Dziękuję. A teraz drugi kolega zatańczy tango. Daj czadu, bo twoja tablica patrzy na ciebie. Otwórz.
Patrz, przed tobą leży Pamela Anderson. Pokaż, co byś z nią robił. No powiem ci, że nieźle, no chciałbym zobaczyć mina twojej baby, jak zobaczył film z tej kaczmi. Że ją tak zaniedbujesz, a tu jak kucek drzewa widzisz, to dupisz jak dupi. Stój się na bok. Piżama na środek. Ty się z wody, synek, wy tam na dyskotekach dupicie na stojąco, pokój. Ale co, gołów? Krzysiek, naprawdę, to był największy blamasz, jakiego widział na świecie. Ty masz takiego cienkiego czujnika, że on się do ucha zmieścił. Tam jest ucho. No dobra, niech ci wyjdzie. Prezesie, Marcelu, pierdolni po pieczówce. Możecie kuzynów odłożyć. A do całej kaczmy prezes zwraca się pytanie. Do zakończenia dzisiejszej zabawy. Do tych dwóch gwarków zwracamy się jak? Ty! 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 Bardzo dobrze. Thank you.
dwa łyczki za myślę związku. Zamykamy klapkę, kufel trzymamy w dłoni, szeroki rozkrok do hymnu piwnego. I kolejny się w prawo i w lewo. Dalej ze przodu. Thank you.
Tylko tym są ślady hamowania. A przecież to się umie. No przecież to się umie. Ale dobre, nie? No dobre. Witam cię. Powiedz mi, co ma wspólnego skok na bandzie i seks? Nie wiesz, już ci mówię. Jak tu i tu pięknie, Kuba masz przejebane. A wy nie słyszycie w ogóle? Trzecie pytanie dla ciebie. Powiedz mi, jaka jest różnica między ładnymi cyckami a brzydkimi? Bo nie kończy gardę, ale trzeba obalacać. No dobry, to jest kandydat na komendanta, ale prawidłowa odpowiedź brzmi, między ładnymi piersiami jest wisiorek, a między brzydkimi pępek. Proszę cię, Michał. A nareszcie mi się to spodobało. Dobra, ja mam do ciebie taką inną zagadkę. Powiedz mi, co powstanie z połączenia blondynki z psem husky? Nie wiesz, a mamy dwie możliwości, słuchajcie. Albo to będzie kurwa, bardzo odporna na mróz, albo pies husky, który najlepiej ciągnie w całym zaprzęgu. Pytanie do ciebie. Kojarzysz taką firmę Wedel? Kojarzysz, ja dobra. To powiedz mi, dlaczego właściciel firmy Wedel nigdy nie miał dzieci? Nie wiesz, no bo cały interes ładował w kakao. Ja do ciebie mam taka zagadka z biologii, z anatomii. Powiedz mi, jaki jest związek dupy z okiem? Nie wiesz, nie znasz się na anatomii, to ci wytłumaczę. Polscy naukowcy znamy zrobili eksperyment i udowodnili, że jest mięć, który bezpośrednio łączy dupa z okiem. Jak to zrobili? Wzięli szpindlik, wzięli faceta, wbili mu ten szpindlik głęboko do życi. Się porok popłakał. A potem wzięli ten szpindlik, wbili mu go w łoko i się zesnął. Szanowni Gwarkowie, słyszeliście zero odpowiedzi na pytania, czyli intelekt zerowy, czyli co? Nadają się! A ten z prawej strony, koło Gwarka Michała, próbował coś powiedzieć, a więc w związku z tym on będzie komendantem. Bardzo proszę, aby Gwarków przebrać, aby się odróżniali. I uwaga, Gwarkowie! Teraz posłuchajcie bardzo uważnie. Do tej pory był luz. Od tej pory, kto mi wyjdzie do zastrania, się odmoć, koniec. Idzie na karę. To jest ostatnich dwóch gwarków, którzy wyszli samowolnie. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Dyscyplina na karczmie musi być. A komendanta musimy odróżnić. Komendant. Do zdjęcia wspólnego. Przypominam, że trzy litery, które są na kamizelkach, czyli UOP, oznacza Urząd Ochrony Prezydium, Urząd Ochrony Piwa. Wspólne zdjęcie. I Gwarkowie, wszystkich tych, który wam wskaże, macie doprowadzić do prezydium. A na początek, komendancie, doprowadź mi tego Gwarka. Idź prosto, ja ci powiem, który. Idźcie we trzech prosto, po prawej stronie. Stop! Ten w koszuli i paski. Po prawej stronie. O tak, ten. Gwarkowie, prezes, czyli ja, pożegnam z wami od początku. Zaczęliśmy tradycyjnie hymnem górniczym. Wszyscy ten hymn uszanowali, a ta czulejza łaziła z jednej strony na drugą. Pamiętacie, a? Każdy jest na kanczmie albo na urodzinach. Połóż się kufel sam. Na estradę połóż. Na estradę. Kufel połóż na estradę. A teraz się legni na łożu Madejowe. Jak nie umiesz uszanować hymnu, to się poleżysz trochę.
Szanowni Gwarkowie, przystępujemy do kolejnej zabawy. Widząc rekwizyty przed estradą, domyślacie się, że kolejną zabawą będzie walka o tytuł najsilniejszego gwarka dzisiejszej kaczmy. Dlatego zwalniam z wychodzenia z kwantum piwa, czyli z kuflem, a kontrapunkci zaproszą po trzech najsilniejszych gwarków w każdej tablicy. Zapraszam. Dziękuję. Ja nie wiem, gwarkowie, czy jesteście już tak najebani, że nie słyszycie, będą drugi gwarek tablicy prawej. Trzeba słuchać, co prezes godą. Drugi gwarek tablicy prawej, proszę bardzo. Dziękuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Przypominało mi ruchy frykcyjne niż podnoszenie. On jest tak samo krótko podnosił, a nie ma tej trakie. Trzeci gwarek tablicy prawej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dycha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia. Dziękuję. I ostatni gwarek tej zabawy, trzeci gwarek tablicy lewej, zapraszam. Za chwilę poproszę was, abyście na moją komendę beczkę unieśli w takim położeniu, jak pokazuje gwarek kantor. Gwarku kantorze, proszę pokazać wyżej, tak nie trzymamy, niżej, tak też nie trzymamy. Trzymamy prosto, tak jak było pokazane na początku. Który z gwarków utrzyma najdłużej, ten gwarek otrzymuje tytuł strongmana. A prezesa Marcela proszę, żeby zszedł na dół. Jeżeli któryś gwarek będzie miał więcej ambicji niż możliwości fizycznych, gwarek Marcel dotyka jego ramienia i temu gwarkowi dziękujemy, bo nie zależy nam na kontuzji, tylko na tym, żeby wybrać naprawdę najsilniejszego dzisiaj spośród naszej kompanii. Dlatego wszystkim życzymy zwycięstwa, ale strongman dzisiejszej kaczmy może być tylko jeden. Gwarkowie, przewracamy beczki przed sobą. Thank you.
na cześć najsilniejszego gwarka dzisiejszej kaczmy spośród trzech komisji zakładowych, trzech kopalń. Trzykrotny Hiwik! 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 Gwarku, serdeczne gratulacje. Hołd się tym zwycięstwem, ale wyczysz się. Cisza. Gwarku, możesz usiąść. Biała koszula, czarna kamizelka. Wśród nich jesteś elegant. Siadaj. Siadaj na miejsce, a nie tu. Markowie, z tego miejsca gdzie siedzisz na kolanach. Pekar, zapierdala. Przerywanej linii, znaczy te wasze nowe kufelki. Tak. Odwróćcie się dupą do prezydium. Na tej białej linii najlepiej, ale równo. Rozszerzcie się, siły podatkowe, cofnij się. Zróbcie tak ładnie, rozszerzcie się symetrycznie. Przesuń się trochę w lewo. Tak, ładnie. Żebyście zapamiętali do końca życia, że karczma to jest święto. A tak, to się możecie iść na pływalnia. Na moją komendę, ale uważaj na te kufle. Na moja komenda, na brzuch padni. No na co czekacie? I zapierdalać kraulem do krzeseł.
Zesłani do Kloty. Tyś jest zasłany na zesranie. W batkach srusz. I do zasrania. No i Westfab. Teraz to udowodnimy, śpiewając i bawiąc się przy piosence typowo o kobiecie, czyli Maryna. I wzięła se chłopa jak niedźwiedzia i wzięła.
Proszę o spokój, rzeczywiście te cierpliwosze się tutaj zebrali i teraz moi wiceprezesi dają mi werdykt. Swoją burzliwą narady wszystkich zawodników proszę o pozostanie. Nagrody mamy dla wszystkich. Proszę wszystkich zawodników o pozostanie. Zdecydowało moja komisja, wiceprezesów zdecydowała, że będzie dogrywka, a pozostali Gwarkowie, którzy w dogrywce nie będą brali udziału, otrzymują po symbolicznym oskarży górniczym. I możecie usiąść. Szanowni Gwarkowie, jak widzicie, osobiście prezes Przemek nalewa do kufla i tak się złożyło, że do dogrywki zostali zaproszeni zawodnicy, którzy reprezentują jeden tablicę prawą, jeden tablicę lewą. No i wiceprezesie, ja was z powrotem proszę, żebyście zeszli na dół, bo to jest najważniejsza dogrywka. Albo w górę. Uwaga!
wesołych świąt.